Siemanko, z tej strony Kolis, witam was w kolejnym odcinku serii Polskie Gospodarstwo i dzisiaj standardowo ze mną jest Damian. Siema. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy sobie sianokosy, ostatnie takie sianokosy właśnie jeżeli chodzi o porę, no bo już nie będzie można później zrobić, więc postanowiłem, że zrobię je dzisiaj, będą z sianokosów dwa odcinki, bo ten będzie z koszenia. Oj, sąsiad, o kurde, sąsiad, siemaneczko. Słuchajcie, sąsiad cześć, przyjechał. Cześć, sąsiad przyjechał właśnie, podczepić. Mogę czy nie mogę? A jak najbardziej, proszę sobie, ja dążę jeszcze podczepię. A, dobra. Słuchajcie, no brody są leciutko, leciutko, nie przesadzajmy, leciutko są zardzewiałe, no bo nie przesadzajmy, tak? No, ale jak najbardziej spełniałem swoją funkcję, tutaj podczepię sąsiadowi do jego właśnie sejma. Słuchajcie, na początku jeszcze przypomnę, że możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. I napiszcie, co to było? Hashtag trawa. W komentarzu, albo napiszcie hashtag sianokosy, bo robimy, wiecie, sianokosy, to napiszcie hashtag sianokosy w komentarzu i będzie elegancko, ja wam szybko oczywiście serduszko. Dobra, sąsiad, mam nadzieję, że nie rozerwiesz tych brąd tym ciągnikiem. Będzie bardzo sympatycznie. Mam nadzieję, że 60 nie rozerwie tej kosiarki. Nie, słuchaj, nie rozerwie, ja już sobie do niej zasiadam i rura ogień. I lecę, dobra. Lecimy sobie. No, mamy dwie łąki do skoszenia. Znaczy mam no dwie łąki do skoszenia, trzeba je dzisiaj ogarnąć, więc bez problemu damy radę. Mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze uda się trawę przetrząsnąć, tak? Mam nadzieję, że to się uda, zobaczymy, jak się nie uda, no to jakoś się ogarnie. Dobra, czekajcie, najpierw jedziemy sobie na tą łąkę tutaj i weź trzeba... kurka wodna, trzeba stój rozłożyć. Sąsiad, ślak. O! Czekaj. Co tam sąsiad? Czym za daleko pojechał? O! Co za drzwi się zacinają. Czekaj. No coś jak, gada. Jak się pomóc podoba? Ci, bo ty tam chyba gadał, żeś, że masz tego. Straszne kłopoty z rozkładanymi. No właśnie tutaj coś pękło, panie. Pękło coś, ale jak widać się rozłożyło. Tylko tak trochę będzie latać ta kosiarka, ale to wiecie, no to już jest stara kosiarka. I właśnie leciutkie problemy. Ty byś ten bałek wymienił chociaż. Bo jak on ci pierdzielnie w szybę czy w dubsko, to dubska nie będziesz miał. Spokojnie, wałek dobry, zdrowy wałek jeszcze. Dobra, ja chcę zobaczyć, czy dobra. To jeszcze kosi. Czekaj, właśnie muszę opuścić i teraz, uwaga, 3, 2, 1. Dobra, a, włączony. Działa, dobra, odsuwam się, bo to... No uważaj, bo to, żeby nie strzeliło, nie? Słuchajcie, oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim, osłony na kosiarce są, bo ta łąka może posiadać w sobie kamienie, bo wiadomo, no, sąsiad mógł podrzucać, tak? I dlatego trzeba... Spadaj, to nie moja jest łąka, zacznijmy od tego, tylko ty z tego z dziśka. To nie ale moja. Tu, ale on tu nie przyjeżdża, więc sobie pozwolę skosić, no jaki problem. Pamiętasz taki pewien artykuł odnośnie moich okolic? Nie, no żartuję, słuchajcie, ta łąka należy do mnie w dzierżawie, że tak powiem. Należy do mnie i kiedyś tutaj hodowałem krowy, sobie, znaczy wypuszczałem tutaj. Co za pań? Wypuszczałem tutaj krowy. Kiedyś, że nadal tak hoduję, to już mówisz w czasie przeszłym, no co za... No bo kiedyś tutaj wypuszczałem, ale już teraz nie wypuszczam, no bo mi się nie opłaca, nie chcę mi się tutaj ganiać. Przez tą drogę i... No i tak, no i tak, no i tutaj po prostu sobie je skoszę. Jak widzicie, trawa nie jest zbyt bujna, no ale trzeba skosić, nie? Trzeba skosić, bo wiecie, no jest ostatni jakby ten moment na skoszenie, więc no postanowiłem, żeby sobie to skosić. Dobra, tutaj wszystko się dobrze nagrywa. Słuchajcie, powiem wam kilka słów odnośnie mojego internetu. To jest porażka, tragedia, Sodoma i Gomora. Słuchajcie. I... Odcinek, jeżeli chodzi o odcinek z wschodniej z 19, który już jest na kanale, ale w aktualnej chwili, kiedy to nagrywamy, jeszcze go nie ma. Ale słuchajcie, odcinek, ten, który ze wschodniej ze żniw, rzepaku, jeżeli nie widzieliście, no to zapraszam. Słuchajcie, ten odcinek przesyła się na chwilę obecną, już jest 21 godzin przesyłania tego odcinka, rozumiecie to? 21 godzin od kiedy kliknąłem przycisk, przesunąłem właśnie plik, no po prostu od momentu, kiedy kliknąłem, żeby film się przesyłał. 21 godzin, no to jest, nie wiem, ale kurwa to... Kurwa dramat. No to jest dramat, ale słuchajcie, do tego doliczyć przesyłanie, prosto. Do tego doliczyć przetwarzanie filmu, to jeszcze będzie tak ponad dzień. Nie miałem jeszcze nigdy takiej sytuacji, żeby internet aż tak szwankował, żeby nie można było sobie dla was filmu przesłać. Film miał być poniedziałek, czyli pierwszego właśnie, ale niestety 1 października, ale niestety przedłużyło się na drugi. Jest wtorek i dzisiaj jest pierwszy, wczoraj był... Tak, ale ten odcinek... Tak, i wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, ale sobie również życzę, no nie, żeby nie było.
ale no ja to tak, dzisiaj jest jakby pierwszy, my to nagrywamy, ale ten odcinek widzicie jakby później, no bo tak wiecie jest, no tam trzeba wszystko pogarnąć sprawy. Ci, co ogarniają i nagrywają, wiedzą, jak Tak, to wiecie wygląda, jak to jak wygląda. wygląda nagrywanie. Tak, wiecie jak to wygląda. Ja wam powiem tyle, zapierdzielamy z tą kosiarką. No bo widzicie jaka tu bujna trawa jest. Ja myślałem, że to będziemy kosić tutaj, nie wiem, minimalnie 15 minut tego odcinka. No patrzcie, że już prawie skoszone. To sobie na luziku jeszcze dzisiaj przetrząsanie zrobimy. Tego wszystko, wiecie, tam ogarniemy. Polski język trudny być. Tak, polski język trudny być. Ale spokojnie, radzę sobie jak na razie dobrze. Słuchajcie, odnośnie sprawy z drzewem. Czekajcie, wyłączę się na chwilę z CB radia. Sąsiad, zaraz wracam, dobra? No dobra. Dobra, czekajcie. Słuchajcie, odnośnie sprawy z drzewem, jeżeli nie widzieliście odcinka. O kurde, palę sprzęgło. Jeżeli nie widzieliście odcinka, no to zapraszam. Zobaczcie sobie nielegalna wycinka drzew, tak się tytuł nazywa, no bo troszeczkę to było nielegalne, nie ukrywam. Słuchajcie, była taka sytuacja. Po odcinku już, po odcinku. Przyjechała tutaj właśnie służby odpowiednie. I słuchajcie, musiałem ewakuować dwukółkę do lasu. I dwukółka stoi w lesie aż do wyjaśnienia sprawy. No bo nie mogę sobie drzewa teraz przywłaszczyć. No więc zachęcam do zobaczenia odcinka. Zobaczcie sobie odcinek z tej serii. No i tam mniej więcej Sorry, będziecie sąsiad, wiedzieć że ci o przerwę, co ale chodzi. mam pluskwę w twojej 60 i wszystko się nagrywa. Jak. Więc znowu pewne służby zawitają do ciebie. O kurde, słuchajcie. Jak to ja nie wyłączyłem? Jak to To i ty czyś masz w. pluskwę. A wiesz, że to się wszystko kameruje i takie rzeczy są nielegalne? Wiesz, że to się wszystko kameruje, że takie rzeczy są nielegalne, jeżeli chodzi właśnie o takie zamontowywanie? No słuchaj, sąsiad musi pilnować sąsiada, nie? Oj, niestety to wszystko trafi na odpowiednie służby, że tak się No tutaj sorry, wyrażę. no ja tu jestem z polecenia pewnych służb mundurowych, więc no. Dobra, nie, to może inaczej. Ja tutaj nic nie, że tak powiem, nie nadam i ty tak samo i będzie wszystko bardzo dobrze. No tylko dla ciebie bardziej korzystniejsze byłoby, gdybyś zgarnął drewno i nic by się nie stało. Ale jakbym zgarnął drewno, jak musiałem je szybko chować, żeby nic z tego nie było. Bramę zamknąłem, nikt No nie tak, wie. no ale no skoro się tobą policja zainteresowała, nie wiedzieć dlaczego, Nie wiem, bo wcale. akurat przejeżdżali przez Tak. naszą wioskę. Tak, na pewno. A czemu sąsiad się schował raptem do domu i przez okno wyglądał? Co ciekawe, Przepraszam dlaczego? bardzo, ja zbierałem jajka, Tak, który. tak, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Przepraszam bardzo, a kto mi ostatnio 3 kury zwinął? Przepraszam bardzo, jakie kury, bo nie do końca tutaj rozumiem. Jeszcze koguta mi zwinąłeś, ty Nie do. złodzieju jeden ty. Niezbyt. Masz 2 koguty chodzące po twoim podwórku, Muszę a powiedzieć, ja że tak ani powiem, jednego, tylko 3 nioski. że tak powiem sobie zakupiłem za własne ciężko zarobione pieniądze i tutaj proszę nawet A, takich obelg nie chyba za kierować. sprzedaż tego skradzionego drzewa, które tego upchałeś jeszcze po kątach swojego domu. Nieskradzionego drzewo jest skryte w lesie, że tak powiem. W jakim nie powiem, bo tutaj no, nie mogę mówić A zbytnio. dawaj mi moje nioski, ty złodzieju jeden ty. No tak, patrzcie, no chcę teraz drzewo, a jeszcze Nie niedawno chodzi co o to. drzewo, mi chodzi o jajka tam. Ja drzew nie A. będę jeść, ja jajka będę jeść, a Już mi nie w piecu ciebie. będziesz palić. Znaczy ciebie, Boże. Co? Co tutaj za drzewo, kurna! Ja pierdzielę, słuchajcie, by. Czekajcie, szybko wajek tylko wyłączę, bo to jest niebezpieczne. Ja, czekajcie, zgaszę 60, bo to jest naprawdę niebezpieczne. Słuchajcie, co tutaj się stało? Tu drzewa jeszcze nie. Nie sprzątnąłem, dobra, to ja sobie tutaj. Kurde, patrzcie, ile tu jeszcze drzewa zostało. Ja tego nie widziałem wcześniej. To ja sobie to odłożę, ja tutaj przyjadę później. Sobie to tutaj odłożę, ja tutaj zaraz przybędę. Znaczy, no później tam. Sąsiad, ja cię zaraz gwiznę. A Już ja mi do 60. pierdzielę, znowu tutaj Już. przychodzi, kurwa. Jazda. Patrzcie, No. słuchajcie, żeby to człowiek sobie nie mógł dla ciepłej atmosfery w domu. O kurde, będzie Zaraz ty rzucał. dostaniesz. Siadaj do 60. Patrzcie, żeby sobie człowiek spokojnie nie mógł drzewa na opał przywieźć, tak? Bo tutaj już taki, że tak powiem, Siadaj do 60. radar taki, o tutaj sobie chodzi, że tak nazwę. Siadaj do Dobra, 60. dobra, tak już tutaj jesteś, no nie? Tu ustań sobie w tym miejscu, zrobimy sesję zdjęciową, dawaj. Ej, sąsiad, ty się dobrze czujesz? Ustań sobie z Co, tym. jestem modelka na wybiegu? Ustań sobie w tym miejscu, zrobimy sesję zdjęciową. Uśmiech. Dobra, pięknie, pięknie. Jeszcze z tej strony. Jeszcze z tej strony, dobrze, super, super. Uśmiech, proszę, uśmiech. Super, świetnie, sąsiad, nadajesz się do tej fuchy, musisz o tym pomyśleć.
Wsiadaj ze 60, bo kopa zasadzę i szyję będziesz dobra, powietrze dobra. zasysać. Czekajcie, Już, jazda. czekajcie, tylko ja osłonę zdejmę. Kurna, czekaj, rozkręcę wałek na maksa. Stań za to, kusiarko, stań. Stań za to, kusiarko. Najpierw 160 to odpal. Spokojnie, dobra. Ustań za kusiarką. 3, 2. Dobra. O kur... Ten jaki parkurowiec, czekajcie, nie, to osłony, to że tak powiem. A ja pierdzielem. Trzeba wyłączyć, dobra, słuchajcie, osłonę dla bezpieczeństwa tylko i wyłącznie mojego. Oczywiście tutaj założę, żeby wiadomo, wszystko bezpiecznie się odgrywało. Praca musi przebiegać zawsze bezpiecznie. Sąsiad może powiedz co dzisiaj robić, bo wiedzieliśmy, że brony wziąłeś, ale na przykład do jakiej pracy? No co wykonujesz? Trochę porcę zruszyć ziemię, a potem prawdopodobnie będę sobie siał jęczmień o zimę. A, no i, no i fajnie, i bardzo sympatycznie. Jako jako technikę stosujesz z zaprawianiem? Nie, ja już mam gotowe zaprawione i ja nie zaprawiam. Z firmy ja wiem, ja już wiem z jakiej firmy. Ja już raz zaprawiam i tak zaprawiłem, że... A, w betoniarce, tak? Nawet nie chcę kończyć, jak to się skończyło. W betoniarce czy jak? Nie, w wiadrze. A, pff. I łyżką mieszałeś, tak? Łyżką. Tak, taką do jedzenia zupy. No to... No to rzeczywiście, fajnie to tam wyszło. Teraz pewnie zamówiłeś takiej ostatnio znanej dobrze firmy, tak? A jest wiele znanych firm. Nie, taką co na YouTubie występuje. Ale dużo firm. Dobra, ale wiesz o jaką mi chodzi. No właśnie nie wiem. Challenge. Nie, to nie ta firma. Nie ta firma, tak? Właśnie nie wiem. Nie wiem czy widzieliście, ale Mafia Solec znaczy nie wiem czy to Mafia Solec? Chyba tak. Organizuje właśnie taki challenge, który polega. Nie wiem, jak nie widzieliście sobie. Firma zobaczcie. Organizuje challenge, znaczy, no, a oni biorą w nim udział, no. Dobra, no mniej więcej tak. Mniej więcej tak jak powiedział, ale wydaje mi się, że fajna sprawa, na pewno będę śledził jak to tam przebiega. Jestem bardzo ciekawy. Fajna sprawa, fajna sprawa. No i zobaczymy, zobaczymy kto tam wygra. No ale. Ja tam obstawiam brączkę. Znaczy to wiesz, wszystko zależy. Znaczy to wszystko zależy właśnie. No tak jakby od niczego. Znaczy zależy też, bo tam jest kilka jakby tych punktów, że tam wiecie, no tam łapki w górę chyba. Ale też zależy dużo właśnie od pogody i to nie jest zależne jakby od tego. No od nich tak. No od nich, no właśnie o to chodzi, tylko po prostu tak jakby 50-50 jest. Znaczy no tak, no bo takie losowanie, no. Nie wiadomo, słuchajcie, jeszcze tutaj sobie zrobimy ten taki jakby po bokach, nie wiem jak. Nie wiem jak to profesjonalnie, że tak powiem, nazwać. Tutaj po prostu, bo jechaliśmy sobie ten... A, czekajcie, bo sprzęgło jest tutaj dobrze przysmalone, trzeba je ograniczyć, dobra. Przepal tego golfa! Nie, słuchajcie, sprzęgło jest tylko i wyłącznie do tego trochę przypalone i tutaj wyskakuje pewien komunikat z tego względu, że sąsiad w ostatnim odcinku mi wyskakiwał, ja musiałem sprzęgło katować. I dlatego tutaj właśnie taki komunikat występuje, co mnie bardzo niepokoi. Ale no dobra, co ja zrobię? I tak, ogólnie ten filmik, który teraz oglądacie, czyli ten, będę musiał sobie też z wyprzedzeniem dnia, nawet ponad dnia, będę musiał go zacząć sobie wrzucać, czyli no, będę musiał to jakoś tutaj zrobić. Zaraz po nagraniu po prostu wstawisz to i tyle. No coś, no może tak, no pewnie tak to zrobię. Komputer się zagrzeje, on kurna chodzi teraz 24 na dobę. Zagrzeje się ten komputer. A to wiesz, to nie twoja wina, nie? No niestety nie moja wina, no ale... To wiecie, tylko do 6 października, już później będzie w porządku. Tutaj są problemy. Dobra, czekajcie, tutaj jeszcze muszę... Problemy właśnie z tym internetem, 6 października będzie w porządku. Dobra, teraz tutaj sobie zrobię to samo. Nie będziemy lecieć poprzetrząsacz, no. I sobie to będziemy tutaj przetrząsać. Jak widzicie, no trawa tutaj też nie jest zbytnio... No taka wiecie, bujna tam, nie ma, no, jak wyjdzie dwie belki, to będzie dobrze. Ale zawsze coś, nie? Zawsze coś tam będzie. Wyjdzie ze dwie belki, o kurna, tutaj żebym tych drzewek nie zahaczył. To będzie bardzo no, dobrze. No sąsiad, ale co ty oczekujesz po trzecim pokosie? No, w sumie to zbytnio tutaj nie ma co oczekiwać. Bo ta no trawa była koszona, no to... No i trzeba trawę zaorać i... Nie wiem, on chyba gwiazdki z nieba oczekuje. No właśnie tak oczekiwałem tych gwiazdki z nieba tutaj, dobra, składamy. Kurde, sąsiad, to twoje pole po orce to już tyle wilgoci straciło, że to głowa mała. A to dlaczego? No. Panie, ale spokojnie, ja tam mam pewne swoje taktyki i wszystko dobrze wyrośnie. Mhm,
Jeszcze tam zostanie właśnie zrobione z tą ziemią coś. Nie będę mówić, co byście tam, wiecie, pomysł sąsiad może podwędzić tam. No ja nie chciałbym taki jak to powiedzieć, nie chciałbym takiej sytuacji, żeby sąsiad miał podobny plan do mnie. Zawsze wiadomo, że musi mieć gorszy, nie? By się wszystko zgadzało, to no jakbym miał taki sam albo lepszy, to ja bym tego nie przebolał. Co by, czekajcie, kosiarkę sobie postawię, pozwólcie, że tutaj w krzakach, bo nie będzie mi tutaj... O kurna mać, ale zapierdziłem, szczepa się wgięło. Kurna, widzicie, aż się wgięło tu, ja pierdzielę. No to nie było jakby przebi... Dobra, czekajcie, opuszczę sobie. To było zamierzone. Tak, zamierzone w moją własną szczepę. No. Czekajcie, tutaj trzeba jakoś dobrze wykręcić, żeby znowu nie zawalić. Dobra, myk. Na oliw tej zawiasy. Nie, słuchaj, to trzeba... Słuchać w całej wsi. To trzeba dużo czasu poświęcić, 15 minut, a mi się nie chce. Dobra, myk. Dobra, podnosimy i można... Kurwa, taki leni z niego. O, jakie... widzowie, że to głowa mała. A jakie bluźnieństwa, tutaj sąsiad już żywa. Kurwa. No sorry, ale wiesz co ci powiem? No. Że chce mi się to samo co tobie przed nakrywkami. To znaczy? Bo nie wiem już. No domyśl się. Kurna, naprawdę nie wiem. To później powiesz. No nie wiem. Dwójka. Naprawdę. A! Dobra, o to ci chodzi. No to słuchaj, to ja nie wiem jak to zrobisz, musisz tam, nie wiem gdzie robisz, ale gdzieś tam w krzakach, no to musisz przeboleć jakoś, no nie wiem. Kurna, ale to długo, to dłużej zajdzie niż chyba... Dłużej zajdzie te wariatowanie niż ja to kosiłem chyba. No ale dobra, sobie trzaśniemy tutaj elegancko, patrzcie, robota dobrze idzie. Widzicie jaki to jest przetrząsacz duży, takiego to słuchajcie, szukać. No jest naprawdę dobrej jakości, to może się wydawać, że to jakiś tam słaby. Ale on jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Takiego trzeba szukać, kurna, z pochodnią, tak jak w Minecraftcie, na przykład chodzicie, to trzeba sobie z pochodnią chodzić. Kurna, co ty tam... Ej, wiesz co jest najlepsze? No? Że będziemy programować własne mody do Minecrafta, rozumiesz to? Własne mody do Minecrafta na lekcjach? Tak. I co, jesteś na przykład dumny, czy nie? Zważając na to, że nigdy nie grałem w Minecrafta, to tak. A, no to bardzo ciekawe, jak jesteś dumny, to najważniejsze chyba. Czekajcie, tutaj ale to trzeba. Ale jak ja zagrać. Usłyszałem dzisiaj takie z ust nauczyciela, no będziecie się uczyć tego, tamtego, robienia modów do Minecrafta za pomocą tego czy tamtego i takie. Mody do Minecrafta? Przecież to jest naprawdę... Zależy jakie mody, no bo to jest trudna rzecz. No trudno, na pewno. Aj, będziesz takie, ja zrobię moda, ty będziesz testował. Dobra, nie ma problemu. Wiesz, że to... Nie ma problemu, wiesz, bardzo chętnie. To będą tak prymitywne mody, że to o Jezu. A, czy jakieś gówno, tak? No dla ciebie na pewno, żebyś tam wierzył. Dobrze, no to jak najbardziej dziękuję za taką propozycję już na starcie. Dziękuję z takiego testowania. Wiesz, wolę sprawdzony, żebym wolał przetestować jakieś, a nie tam. Ale mi się chce, Jezus Maria. Ja pierdziele. Możemy zrobić jakąś krótką przerwę. No sorry sąsiad. No, muszę w terminie zasiać. A, w terminie zasiać. No, o kurde, no ale to 60 dni, widzicie tam? Czekajcie, patrzcie teraz. Czekaj, patrzcie no, do góry ja tutaj, na dach. Ja cię kręcę, kurde, co tu się dzieje? Patrzcie, jak ktoś się zna na takich sprawach, ja to się nie znam, ale powiedzcie mi, co zrobić, żeby ona tak nie dymiła. Ja pierdolę. Tłumik wyjmij, bo słychać ją w całej wsi, w tej okolicy. Wyjąć tłumik? Wymień. A, bo jakbym wyjął, to człowieku, bym wyjął, to już byś nie mógł spać. A ty oddychać. Nie, ja bym bardzo dobrze oddychał, w świeżym powietrzu. No nie wiem, bo teraz to ja nie wiem. To dlatego tak tutaj zaczęło działo w tej wiosce. Znaczy nie, skądże to, nie dlatego właśnie, nie, bo tutaj się przyjęzyczyłem, to nie dlatego, bo wiecie, tutaj problemy prawne. Nie wierzcie temu kłamcy. Problemy prawne i tak dalej, to... Dziękuję, jest takich rzeczy, to jakby co, to nie z mojej 60. Co złego, to nie ja. Co złego, to nie ja, właśnie. Mnie trzeba tą 60 pewnie sprzedać. Nie, no żartuję, jak na razie to powiem wam szczerze, że mi wystarcza ta 60. Jak na razie, poczekaj sąsiad. Jak na razie, ja wiem, jak na razie, ty... Zobaczycie, ta seria na pewno... Ma przyszłość. Nie umrze tak szybko. Tak, nie umrze tak szybko. Nie umrze. Oj, nie. Ta seria właśnie nie umrze tak szybko, bo mamy fajne plany na nią, więc na pewno oczekujcie fajnych
planów. A jak na razie, no to robimy sobie sionokosy, nie? Sionokosy, bardzo fajna akcja tutaj. Ja zasuwam szybko, no bo ta trawa jest, wiecie, no nie jest aż taka duża. Tak jak mówiłem, no jak wyjdą tu ze dwie belki, to będzie fajnie, no. Będzie fajnie. Zawsze, wiecie, zawsze to jest jakaś belka do przodu, to się przyda, więc... Akurat to dobrze. No i myślałem, że to zajdzie krócej, ale tak jak z kosiarką, nie? Idzie nawet szybko, tylko wiadomo, no ja mam taki przetrząsać, bo jakbym tu wjechał z jakimś większym, to by było raz i zrobione. A po co mi większy, jak takim taki wystarcza i nie ma tu jakiegoś dużego areału właśnie do tej trawy, więc bezproblemowo. Tutaj widzicie sąsiada gospodarstwo. Ja tam na roślinność jestem nastawiony i tyle. Właśnie widzę tam jakąś knużarnię, że tak to nazwę. No żarnie jakoś tam widzę, ale nie widzę tam żadnego... Ja mówię o roślinności, a ty mówisz o... No tak, ale właśnie o to mi chodzi, bo ty mówisz, że roślinność, ale tu widzę jakiś budynek, że tak powiem, na jakieś zwierzęta i się zastanawiam. Po dziadku tam, wiesz. A, ty nie planujesz żadnych, że tak powiem, zwierząt? Nie. Bardzo nieopłacalny jest. Bardzo opłacalny biznes, polecam oczywiście. Jeżeli chodzi o mnie... Krowy tak, ale świnie już przez to na SF i to wszystko, tak. No, no, może i tak, nie wiem. Nie idę w ten biznes, bo wiem, że to gówno jest. Powiedział, co wiedział. No, słyszałem dużo opinii. Dziękuję, przynajmniej. Co znaczy, to sąsiad? W małej ilości, ja jak dla siebie, chyba to dobrze. Z bronami wjadę i tą łąkę... O kurna, patrzcie! Słuchajcie, widzieli no, twój nowy nabytek, czy nie? No, nie, no nie pokazywałeś im. Nie, słuchajcie, ja wam pokażę jak najbardziej. Patrzcie, patrzcie, co tu sąsiad nabył. Nie wiem, czy pamiętacie, ktoś ogląda odcinki, to sąsiad właśnie, siewnik nie radził sobie z ciągnikiem, no może inaczej, ciągnik nie radził sobie z siewnikiem. Ciągnik nie radził sobie siewnikiem, a tak zachwalał, że zapas mocy. I słuchajcie, wymienił siewnik, 50-50, tamten oddał, ten dał, trochę dopłacił. I patrzcie, taki siewnik sobie zakupił. I co, zapas mocy jest? No jest, 12 na godzinę, sieje. Kurde, aż tu ja to 60 słyszę, ja pierdolę. No... Co za kretyn, no po prostu. Nie no, ale zapas mocy jest. Sąsiad, ja już na ten czas mam skończone. Skończone już masz? To siewy, dobrze, no to możesz... Wszystko, reszta wiarę zbójdzie. Możesz pooglądać chwilę, ja tu jeszcze. I to zgrabiać tobie. Nie, to już nie w tym odcinku, w następnym odcinku ogarniemy, wiesz? Nie w tym odcinku, no bo odcinek już trochę trwa, to nie wszystko w jednym, rozłożymy to właśnie sienokosy na dwa odcinki. No, więc no robimy tutaj ostatni kawałek, no. To w sumie możemy już kończyć powoli odcinek, bo już w sumie to jest ostatnia łąka, tutaj kawałeczek, to tam nie ma dużo paczek, ładnie sobie tam. Fajnie to wygląda ogólnie. Fajnie to wygląda i tak mi się podoba bardziej ta taktyka, czy taktyka, sposób seasona jakby. Czekajcie, jeszcze zrobimy jedno zdjęcie. Season. O. Możesz tutaj... Dobra, myk. Zrobię zdjęcie. Fajne te zdjęcie wychodzą, bo mam ogólnie shadery. Też to jakoś ciekawie wygląda. Sąsiad tutaj biega. Mam nadzieję, że jakiś kamień się trafi. Znaczy, oby się żaden kamień nie trafił. Inaczej. Oby się żaden kamień nie trafił. Ale weź tutaj podejść, bo tutaj były takie kamienie tutaj trochę. No, widzicie. Widzicie, jednak się oddala troszeczkę. No, nie, to jest bardzo niebezpieczne. Nie powtarzajcie tego w domu, co sąsiad robi, bo to jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo, no wiadomo, zawsze może... To próbuję cię kręcić, a ty, kurne, gadasz mi. Jak to kręcić? Fajo jeden. A, no, kręcić. To co, ty kamerę kupiłeś, no, sąsiad? No. A, jaka, możesz się pochwalić, czy niezbyt? Na pewno droższa niż twoja. Nie, ja tutaj posiadam GoPro, więc jest to bardzo dobra kamera i... No i fajnie nagrywa, nie wiem, co sądzicie. Bo kumpel coś pisze i muszę mu... Ała! O, 4 litery odpisać. A, no to fajnie. Dobra, słuchajcie, kończymy tutaj robotę. Myk, zrobione przed... Patrzcie. Dobra, zgasz 60. Słuchajcie, na dzisiejszym odcinku skosiliśmy sobie elegancko właśnie trawę. Od razu przetrząsać w ruch i sobie to fajnie tutaj zrobiliśmy. Więc słuchajcie, no to by było na tyle z tego odcinka. W następnym odcinku właśnie zajmiemy się zgrabianiem, prasowaniem i zbieraniem belek. Więc wydaje mi się, że będzie fajny odcinek, więc wpadajcie też na kanał do Damiana. No ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. No. Elwina. Siemaneczko.